Dobra. To jest najgorszy przeciwnik, z jakim będziemy mieli do czynienia, ten skaczący ninja. Nie wiem, czy zwróciliście na niego jakoś bardziej uwagę. Nie pamiętam, co jest na górze, muszę to wziąć. O właśnie ten, bo on skacze i rzuca tymi kunajami. A, kurde, to mogłem tego chyba nie brać. Nie wiem, czy miałem, nie wiem, czy zużyłem cokolwiek. On rzuca tymi kunajami, rzuca trzy. Tych kunaj da się spokojnie uniknąć, gdyby nie fakt. Gdyby nie fakt, że on potrafi nimi zakręcić. Okej. Okay. O, fuck. Nie wiem, czy dostanę się teraz do tego. Nie. A nie wiem, co tam jest. Chciałbym wiedzieć. Okej, okay. O. Kurde. Zrobię to. No nie, o. No. Szkoda tylko, że tego dobrze nie użyję nawet. Dobra, nieważne. Zmarnowałem dużo amunicji. Nieważne. Szczerze mówiąc, to nie pamiętam, czy te kolce to są one hit kille. Bardzo często tak bywało na NES-ie, że takie rzeczy to raczej one hit killują. O, no przecież... No, dobra. Pewnie mnie zawadził. Dobra. Można zabijać te rzeczy. Nie wiedziałem, że można je trafiać. Myślałem, że... Kurczę, tutaj większość rzeczy można trafiać. Nie wiem, czemu miałbym się spodziewać czegokolwiek innego. Ach, ten miecz jest wyżej niż chciałem. Tracę jakieś takie proste instynkty. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu je tracę. Nie rozumiem. O życie. Fuck! Ale mam 4. Nice. Kurczę. A, nie mam już amunicji! A, swoją drogą tego nie powiedziałem. W tej części absolutnie da się zginąć, dostając wystarczająco hitów. Nie jest to jak poprzednia część, gdzie raczej się ginęło od spadania. Tutaj spokojnie można dostać hity i umrzeć. No to nic, to nic. Tutaj jak widzicie, ja nie ginę tutaj jakoś za bardzo. Ja też staram się grać na chillku. To nie jest żaden taki playthrough na zasadzie. Jestem koksem. Nauczę was, jak grać, nie? To są rzeczy, które ja zauważyłem, jak grałem jako dzieciak, których wy nie będziecie się musieli dzięki temu uczyć, a ja mam przy okazji o czym rozmawiać, nie? No czemu ja robię takie... odwalam taką manianę? Matko! Dobra, tam życie było. Ło, ktoś strzelał. Ten gość robi trójstrzał. Ja zawsze go tak szybko zabijam, że nawet nie zauważyłem. Ha! Dobra, okej, nieważne. Dobra, full focus, bo zacząłem odwalać manianę. Jedziemy z tym cyrkiem. Jedziemy z tym cyrkiem. No. Zawsze pod śmiechem podkładam Dio. Uwielbiam śmiech, Dio jest najlepszy. W ogóle postać Dio to jest jedna z lepszych postaci ever. No i mamy kolejny poziom. No chyba się spodziewacie, co tu się dzieje, nie? Patrzcie, co się dzieje, jak klikam w prawo. W lewo. Rozumiecie, nie? Moją strategią zawsze na takie poziomy jest nie biegać. Co to znaczy nie biegać? Że jak skaczesz, to nic złego się nie dzieje, więc można sobie po prostu przeskakiwać przez te poziomy i wtedy postać się zachowuje normalnie. Jest to w jakiś sposób wymagająca technika o tyle, że no, trzeba też umieć sterować nim, jak skacze. Ale i tak uważam, że łatwiej jest się nauczyć tego niż próbować ogarnąć tą postać, jak biega po tym lodzie, jak głupek, nie? To nie jest proste, żeby ogarnąć ziemię, jak biega, jak głupek.
Generalnie, w ogóle, to jest ciekawa rzecz, jeśli chodzi o tą część. W poprzedniej tak nie było. W poprzedniej absolutnie tak nie było, bo był jeden OP bonus, ten z kręcionkiem, który warto było łapać. Tutaj każdy bonus jest dobry i wręcz one są tak ustawione, że jeśli weźmiesz dany bonus, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że zaraz obok jest jakiś przeciwnik, którego dobrze jest tym bonusem zabić, więc... Zobaczmy, co tam jest. A, życie. Dobra. Życie mi niepotrzebne. Jak mam nieskończoność continue, to nie mam powodu, żebym się jakoś bardzo starał. No przecież powinienem po prostu spaść na niższy ekran, co nie złapałem się tej drabinki, to jest jedyny powód. I mamy to. Nie wiem też, na ile odcinków to podzielę, to od razu wam mówię. Zobaczymy, jak długo zajmie mi nagrywka, bo też nie pamiętam nawet, ile to ma na dobrą sprawę poziomów. Może mogą być takie, których po prostu nie pamiętam. No ja tak szczerze, jak zaczynałem tą nagrywkę, to mogłem przysiąc, że jest tutaj tak jak zwykle 6, nie? Ale czy tak faktycznie jest, no to... No bo byłem w stanie sobie przypomnieć kilka tych poziomów oczywiście, nie? O, dobra. Między innymi ten z lodem, ten znikający, byłem w stanie sobie przypomnieć wiatr, no bo to są takie poziomy, które raczej się pamięta. O, dobra. Ten bonus dalej jest super dobry, tylko on tu jest o tyle gorszy niż w innych częściach, że normalnie zużywa amunicję, nie? A co za tym idzie? Jeśli nie pamiętasz, gdzie amunicja leży, żeby ją sobie doładować. O, złap się, dobra, bo chcę wiedzieć, co tu jest. O, spoko. Jaki tu będzie? A, tu jeszcze nie boss. Dobra, tu jeszcze nie boss. To jeszcze nie boss. Show yourself, Ashto! Malik Blishta! Soon I shall destroy everything you hold dear! Ktoś oglądał Yu-Gi-Oh! The Abridged Series? Ja uwielbiałem Yu-Gi-Oh! Jako dziecko. Jak zobaczyłem Little Kuribo i Yu-Gi-Oh! The Abridged Series, to byłem tak szczęśliwy, a moim zdaniem to było tak śmieszne. Ja tak lubię taki tandetny humor, co zresztą widać po moim podsumowaniu tej serii. Te poprzedniej gry znaczy. Irene! Ale ja w ogóle bardzo lubię Abridged Series, jeśli chodzi o wszelkie anime. Tylko oczywiście Abridged Series dużo lepiej wchodzi, bo przeważnie Abridged Series wyśmiewa w jakiś sposób też oryginał. Więc lepiej widzieć najpierw oryginał, a potem Abridged Series, ale to jest czyste złoto w większości, nie? Dragon Ball... Jak on się nazywał? Dragon Ball Abridged to było chyba. Are you a Yoshi? Yes, Goku! DBZA, nie? Dragon Ball Z Abridged. Od Team Four Star. Tak samo. O Jezu, najlepszy. Nie, może nie najlepszy. Najlepszy moim zdaniem jest chyba Sword Art Online Abridged. Ale Hellsing Ultimate Abridged to jest takie złoto. To jest takie złoto. No uwielbiam po prostu. Te postacie w Abridged często bardziej mi się podobają potem niż w oryginale, no. Alucard, Mistrzostwo Świata. You activated my Alucard. You activated my Alucard. To najlepsze. Asuna w Sword Art Abridged Series. Mistrzostwo Świata. We would like to buy one child, please! Yeah, you know, to keep this one company. I don't think you two understand how an orphanage works. Why stop there? Why not grab two? Maybe they got a discount if we buy them in bulk. Asuna jest totalnym kozakiem. Kirito? Nie. Kiedy to taka zwykła postać, która się tworzy w głowie, nie? W przypadkowym momencie. O, boss. No tak. Słuchajcie. Walczymy znowu z Jackiem. Generalnie on nie może nas trafić, jak kucamy sobie wrogu. Prawie nigdy. Prawie nigdy. W zależności od jego pozycji oczywiście, no ale to trzeba brać pod uwagę. Kucamy wrogu, liczymy, że nas nie trafi. Potem spamujemy bronią, kucamy wrogu. Czekamy, aż się znowu pojawi. Tylko teraz nie wystarczyło mi broni. Więc po prostu będę go rushował, ale generalnie to nie jest zbyt niebezpieczny. W
Ja nigdy nie grałem no-hitów, jeśli chodzi o gry, więc to też jest coś, czego u mnie nie uświadczycie, nie? Absolutnie nie uświadczycie. A, akurat się tu pojawił, widzicie. Ja uważam, że żeby przejść grę, to trzeba przejść grę, a co za tym idzie, już prędzej mi do speedrunnera niż do no-hita. Szczególnie w takich grach jak ta, bo tutaj czasem warto po prostu dostać hita. Żeby na przykład nie użerać się z trudną sytuacją, to przeskakujesz całą sytuację, wpadając na innego przeciwnika, który cię po prostu musi dobrze odbić, nie w dziurę. Więc no, czasem z takich sytuacji po prostu warto korzystać, ja z nich korzystam. I tutaj po prostu wiem, że muszę łapać jak najwięcej tych zwojów, żeby mieć dużo amunicji, zbierać amunicję na bossa i bossa po prostu wykończyć jak największą ilością ammo, najczęściej to się sprawdza. Z tym drugim bossem to się nie sprawdzało, bo lepiej po prostu mieć dwa cienie i tam ustawić je w odpowiedni sposób. Z tym pajęczym bossem też te bonusy aż tyle nie dają, ale tutaj bonus to czyste złoto. Jakbym miał pełną amunicję, to bym go prawdopodobnie zabił w ogóle. Nawet się nie... specjalnie nie przejmując, nie? Także ja gadam jednak, mówiłem, że nie będę gadał za bardzo w trakcie cutscenek, ale gadam w trakcie cutscenek i absolutnie nie przeszkadzajcie sobie, czytajcie jeśli chcecie. Ja mówię, tą fabułę w miarę kojarzę, a potem i tak wam zrobię podsumowanie w następnym odcinku. Więc kogo to nie obchodzi, może sobie przewijać te cutscenki, też mi to absolutnie różnicy nie robi. Ja wiem, że zbija mi to trochę czas oglądania, ale to jestem tu dla was. Nie potrzebuję aż tak tego czasu oglądania. Ja to robię hobbystycznie, nie zarabiam na tym w żaden sposób. Czy zasięgi mi to tnie? Co to za różnica? Najwyżej dłużej będą mi te zasięgi docierać. Chciałbym, żeby ludzie to oglądali, bo bardzo fajnie mi się odpisuje wam na komentarze, a ludzie oglądający takie gry właśnie stare z Pegasusa, to są naprawdę świetni ludzie, bo to są już poważni ludzie. To jest najbardziej denerwujący dla mnie hazard, którego akurat nie pamiętałem, ale jak teraz sobie przypomniałem, to już wiem, że będzie mnie denerwował. Mianowicie czasem nie widać mojej postaci. Jeśli pamiętacie kontrę Operation Galuga w moim wykonaniu, właśnie. Counter Operation Galuga i level 6, jeśli się nie mylę? Świątynie, Temple to się chyba nazywało. Ajajaj. Pamiętacie, że jak były te... bardzo podobny koncept, tylko jeszcze do tego były odbijające światło kryształy, no to był najgorszy poziom dla mnie po prostu. On był dramatyczny. Dramatyczny. A mogłem... A, nie ma znaczenia. Jak już zabiłem, to zabiłem, ale ryzykowałem śmiercią, a mogłem nie ryzykować śmiercią. To... co to jest? A, jest zwój. No. Miałem wrażenie, że go nie złapałem. Dobra, nieważne. Tak jak mówię, no nie boję się tracić tu życia. Tak wolałbym życia nie tracić. Uważam, że to jest najbardziej denerwujący hazard, bo właśnie powoduje takie numery, że czasem po prostu nie mam przeciwnika w polu widzenia. Normalnie ta gra oferuje mi bardzo dużo możliwości złapania tego zdobycia tej uwagi. W sensie, że daje mi długą szansę na dostrzeżenie przeciwnika, zanim on jest dla mnie faktycznym niebezpieczeństwem. Tutaj to jest, ten czas jest ograniczony, a ja... no nie oszukujmy się, mam prawie 30 lat, jestem stary. Ja już nie reaguję aż tak szybko. Wiecie, mój poziom koncentracji nie trwa na tyle długo, żeby na tym etapie gry, jeszcze kiedy mówię przez ostatnie 40 minut, czy ile tam już to nagrywam, mógłbym spojrzeć, ale niestety nie wiem gdzie. No wiem, 50 minut. No to mój poziom koncentracji nie pozwala mi aż tak radzić sobie z tymi przeciwnikami, więc... nadrabiam to szerokością widzenia, bo ćwiczyłem ją kiedyś bardzo dawno temu, jeszcze ucząc się szybkiego czytania i metod skoncentrowania się na nauce, bo miałem z tym ogromne problemy. Nie wiem, czy nie mam jakiegoś spektrum ADHD, ale też tego nigdy nie sprawdzałem, więc absolutnie też nie rzucajcie mi w komentarzach, że gadam głupoty, bo nie wiem, mam, nie mam, nie interesuje mnie to. W życiu sobie radzę bardzo dobrze. Uczyłem się swego czasu właśnie metod koncentracji, szybkiego czytania, więc też poszerzałem sobie pole widzenia, żeby w ramach tego szybkiego czytania. Dlatego to bardzo mi to pomaga w takich grach, gdzie wszystko odbywa się na jednym ekranie, w takich side-scrollowych grach, nie?
Tak samo jeśli w grach zręcznościowych teraz w 3D są jakieś indykatory, że ktoś jest za mną, na przykład jakieś czerwona strzałka, że jest tu, tam, gdzieś, no to absolutnie mi to bardzo mocno wystarcza i generalnie jestem całkiem niezły w reagowaniu dzięki temu, że właśnie mam szerokie pole widzenia, nie dlatego, że mam że mam krótki czas reakcji. Mój czas reakcji nie jest jakiś szczególnie krótki, wydaje mi się. Moim zdaniem ten miecz przez niego przeszedł, ale to też wam wkleję. To sam sobie ocenię potem, jak będę montował, a wy będziecie mogli ocenić oglądając, nie? Dobra, chciałbym ten bonus donieść dość daleko. Wolałbym, żeby nie łapać niczego, co mi... Tu chyba nic złego nie ma. Tam jeden z tych dwóch bonusów na 100% był czymś, co... O, no i pięknie. Nie wiem, co prawda, jak to się sprawdzi tu. Okej. Okay. Nie mam full HP, to też jest problematyczne. Tego bossa oczywiście kojarzymy. Nie wiem, czy czytaliście fabułę. Jesteśmy teraz w wewnętrznej świątyni. I z jakiegoś powodu walczymy z tym samym bossem, co w pierwszej części. I po raz kolejny nie jest to lenistwo twórców. Naprawdę nie rozumiem, czemu czasem dostaję obrażenia, a czasem nie od tego, ale to już mniejsze. O. Wydaje mi się, że tylko moje klony tak naprawdę mogą dobrze zdejmować te bańki. Że to jest ten temat, nie? Więc ja tu... Ten boss tutaj jest lepiej skonstruowany niż w poprzedniej części. Dobra, najważniejsza jest teraz amunicja. A co za tym idzie? Życie mnie nie interesuje aż tak jak amunicja, naprawdę. Więc dobra. Mało życia mnie przeszkadza, raczej za bardzo. Bo tu chciałbym móc stać bezpiecznie w jednym miejscu i bić tego gościa. To jest lepiej zrobione, bo jest tutaj więcej wolnej przestrzeni. A co za tym idzie? Ten boss może mnie lepiej tłuc. O, wow! No nie tego bij. Jak widzicie, najlepszą metodą na tych bossów jest po prostu uzbieranie dużej ilości amunicji, nie? Jak mówię, ja się nie przejmuję aż tak traceniem życia, więc to mi też bardzo ułatwia sprawę. Bo jakbym grał w pełni na no-hity, no to jednak byłoby bardzo ciężko, żeby to wychodziło aż tak dobrze. No musiałbym się dużo starać unikać tych bossów. Tymczasem ja po prostu bardziej staram się ich... No, przypadkiem zabiłem jakiegoś pająka. Raczej staram się ich zraszować z dużą ilością obrażeń. I to przeważnie działa na nich. Ale cała ta gra trochę polega na raszowaniu. Tak pierwsza część, jak i druga bardziej się skupia na tym, żebyś szybko był w stanie sobie poradzić z przeciwnikiem. Żebyś w stanie był przebiec przez poziomy. Tak samo przez bossów. To nic się nie zmienia w tym temacie. Także na tamtego bossa nie mam specjalnej taktyki. Po prostu weźcie broń, zraszujcie go, to działa, nie? Ja zapomniałem, bo też gadając, nie wiedziałem, który fragment jest ostatni. W sensie, który fragment to jest ekran przed bossem. Tak to bym wiedział, że muszę zbierać amunicję i złapać ten znaczek. W ogóle zawsze ekran przed bossem, chyba zawsze. Zawsze ekran przed bossem, wydaje mi się, ma cały zestaw bonusów, wszystkie, które są dostępne. A do tego jeszcze właśnie czerwony znaczek, który ładuje do pełna. A to znaczy, że można spokojnie sobie z tym bossem poradzić i załadować sobie amunicję i wybrać taką broń, jaką się chce. Tak, w tej części jestem dużo bardziej pewny siebie, bo wiem, że ją kiedyś ukończyłem i wiem, że ona jest najprostsza z trylogii. Przy czym trójka wydaje mi się, że jest prostsza niż ta część fizycznie, natomiast ona ma to jedno utrudnienie, które powoduje, że jest dużo gorzej przejść ją jednym ciągiem za pierwszym razem. Mianowicie w trzeciej części mamy skończone continue. Można przegrać tę grę i musieć zacząć od początku, nie? Więc zobaczymy, jak mi tam pójdzie. Tam na pewno będą training montaże, bo nie miałem nigdy cierpliwości do tego, żeby ukończyć ją. Znaczy, ukończyłem ją raz czy dwa do końca, ale bardzo rzadko chciało mi się grać do końca, no bo jednak jako dzieciak
nie wygrywałem tak skutecznie jak teraz. Nie miałem takiego doświadczenia z grami, więc no, koniec końców było dużo trudniej poradzić sobie z przeciwnościami, jakie stawiała mi gra. Teraz jestem też o wiele pewniejszy siebie, a w takiej grze jak ta, pewność siebie to jest wszystko, nie? Naprawdę. Ważne jest to, żeby nie wątpić w to, że ci się uda i włączyć sobie w sobie taki spokój, żeby nie spanikować, jeśli coś się na przykład trafi, tylko szybko wymyślić, co należy z tym zrobić. No i widzicie, to jest to, o czym mówiłem. Fajne są te środowiska, one są dużo ładniejsze, bardziej kolorowe, te kolory są żywsze. One mi się bardzo podobają. Natomiast na przykład ta ściana powoduje, że ten Jason totalnie się zlewa z tłem. I ja nie widziałem go zupełnie. Zupełnie, do samego końca totalnie nie zauważyłem, że on na mnie idzie. Teraz będę patrzył cały czas i zobaczę, kiedy on właściwie się pojawił, bo nie mam pojęcia. A, no widzicie, teraz. A im dalej w las, tym więcej jest dziur, do których można potencjalnie wpaść, nie? A jak jest więcej dziur, do których można wpaść, to oczywiście też dużo częściej się ginie. No bo ta gra tym stoi. Nie giniesz tak, że tracisz HP, giniesz tak, że coś cię uderza i wpadasz do najbliższego dołu. Najczęściej oczywiście, nie zawsze. W tej części dużo częściej zdarzało mi się zginąć przez wzgląd na mój brak umiejętności i tracenie życia masowe. Na przykład do tej pory nie mogę się przyzwyczaić do tego, że nie będę łapał tego bonusu. Moim zdaniem to jest też oszustwo trochę. A przydało mi się to. Dobra. O, dobra. Nice. No! 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 Przecież... No. Dobra, mniejsza. Kupię z tego. A, bo ja teraz nie mam. A, ja ze ściany nie mogę. No jeśli chodzi o głupie śmierci, to właśnie zużyłem cały pakiet, nie? Dobra, widzimy się na miejscu, moi drodzy. Wiecie, ja też, będąc tak zupełnie pewnym siebie, mam też problemy z tym, że czasem spada mi koncentracja tylko dlatego, że myślę, że spokojnie sobie z czymś poradzę. No ale to też jest pierwsza rzecz, która zabija potencjalnego gracza w dowolną grę zręcznościową, nie? Nie możesz sobie pozwolić na tą chwilę zwątpienia, jeśli grasz, nie wiem, w Super Meat Boya albo w coś. To wszystko jest granie z pamięci i liczenie na to, że wszystko pójdzie po twojej myśli. No po prostu nie ma innego wyjścia. Ja mam wrażenie, że strasznie paplam w tym odcinku, ale też... Słuchajcie, przyzwyczajeni jesteście do mojego paplania. Mam mniej historii do opowiadania, więc staram się coś tam dorzucać od siebie w trakcie. Też nie jestem w tym jakiś szczególnie dobry. A staram się to zmienić, żeby moja głowa bardziej pracowała na takim przywoływaniu historii z głowy. No i słuchajcie, wierzcie lub nie... O, fuck. Wierzcie lub nie, jesteśmy w ostatnim poziomie tej gry. No. Dokładnie tak, jesteśmy w ostatnim poziomie tej gry. No to chyba podzielę go w takim razie, podzielę sobie na dwa odcinki ten Ninja Gaiden. Też zobaczymy, jak mi jeszcze ten poziom pójdzie, ale mam nadzieję, że nie tak źle. Jedno, co mogę powiedzieć, w tym poziomie głównym bossem, main bossem, tym ostatnim bossem jest boss, którego nie umiem pokonać. Znaczy się, ja umiem go pokonać na takiej zasadzie, że zraszuję go, ale tak samo, a zresztą pokażę wam już, jak będę na bossie. Pokażę wam i powiem, o co chodzi, nie? Bo jest z nim
pewien problem, którego ja nie umiem rozwiązać, nie umiem sobie z nim poradzić. Na pewno umieją sobie z nim poradzić ludzie, którzy robią no-hity. Ale wiecie, już dobrze, że ja tych no-hitów nie robię. A co za tym idzie? O, dobra. Pamiętałem tego ptaka, bo ten ptak jest wredny i zabija. A co za tym idzie, niektóre rzeczy są po prostu dla mnie trudne, bo są trudne. Żadnego innego powodu nie ma. Dobra, tak pomyślałem, że mi ten ptak pomoże. Dobra, daj mi coś, może jakąś amunicję? A, życie, nawet lepiej. Dobra. Aj, Jason, idź stąd. Derulo. Oh my god, it's Jason Bourne. Jesus Christ, it's Jason Bourne. Czy jakoś tak. Na pewno wam tego mema wstawiłem. Jak już to powiedziałem, to na pewno wam to wstawiłem. Że pozwalam sobie na błędy, nie? I tak próbuję mnie ściągnąć na siłę. Szlak by to. Nie! Nie miałem ammo! Tylko, że powinno mi to wychodzić za każdym razem, a ja robię jakąś manianę totalną. Czemu ja robię takie coś? Przecież wiem, że to mi nie pomoże. Damn it. Nice! Dobra, mamy to. Jesus! To poszło znacznie gorzej niż chciałem. Cała amunicja. Najgorzej! Ten jest czerwony. Tamten był zielony. Ale to chyba tylko różnica poglądowa, tak myślę. Nie! Damn it! Ajajaj. Przecież nie powinienem stać w ogóle tak blisko przepaści. Już mi się wyłączają instynkty moje samozachowawcze. Co? Przecież on był poza ekranem, czy nie? Mało amunicji. A tu mamy final bossa, moi drodzy. Nie wiem, że on już się wcześniej pojawił. Kojarzycie typa? To Chiquita. No, nie zginął wcale. Chiquita jest nowym bossem, nowym starym bossem. Głównym. No niby jak miałbym to przeczytać? Jack Q? Po angielsku czytając? Jack Q? Tak jak Q, Kwełe się pisze. Quiet. Kui. Jackie? A może Jackie? Chiquita jest śmieszniejsze. Power of Evil! No przecież gość jest najbardziej stereotypowym villainem ever. I am evil and I have the power of evil. To wam wstawię Tsugio.
Ej. Zgadzam się. Walczmy już, błagam. Strasznie długie są tu te cutscenki. Gdybym ich nie pamiętał, oczywiście, to pewnie bym je czytał z... No, tego bossa oczywiście kojarzymy, tylko że on tutaj jest w tej wersji dużo gorszy. Jest trudniejszy opór, nie? Trzeba go po prostu naraszować. Ja nie umiem unikać dobrze tych ataków. W sensie... Wiem, jak można by próbować to robić. Ale zupełnie szczerze... Dużo prościej jest po prostu się na niego rzucać i zadawać mu obrażenia, bo w ten sposób, jak ty będziesz pierwszy, który zada te obrażenia, no to... Będzie szybciej, nie? W sensie wygrasz, po prostu. Jaki jest problem oczywiście taki, że jako, że to jest final boss, to też nie jest to jego finalna forma, ale to za chwilę. Dobra, żeby on mnie nie trafił pierwszy teraz, bo musi być zawsze do tyłu o trochę. O nie. Dobra, to jest to, o czym mówiłem. Otóż nasi twórcy zabawili się tą samą mechaniką, co w poprzedniej części. Jeśli przegrasz z finalnym bossem, przenosisz się do samego początku tego poziomu. Tylko bardzo nie chciałem przegrać z tą właśnie formą, bo ona prawie zawsze zabierze mi całe życie, bo nie umiem jej unikać za dobrze. W każdym razie jest tu pewna różnica, bo oni tutaj zrobili to celowo i... Jeśli przenosimy się do... Jeśli teraz dojdę do bossa, pokonam pierwszą formę i on druga mnie zabije, to przechodząc po raz kolejny całość, już będę walczył od razu z formą drugą i potem z trzecią. Także mam wrażenie, że oni po prostu wykorzystali to, co nie poszło w jedynce i zrobili taki psztyczek, takie przymrużenie oka. Bardzo śmieszny żart moim zdaniem. No bo widząc to, ja miałbym już taki atak paniki jako dziecko. Ale na szczęście... Nie ma tak źle. Nie ma tak źle. Dobra, wracamy za chwilę. Dobra, słuchajcie. Ajajaj, dobra. Okej. W sumie zaczynam się robić coraz lepszy, jeśli chodzi o unikanie tego dziada. W sensie, coraz lepszy. No nie miałem za dużo prób przed sobą. Tylko po prostu okazuje się, że to nie jest takie trudne, jak się wydaje. Pewnie dalej robię to bardzo panicznie i na oko. Ale okazuje się, że ma jakieś paterny, które można wykorzystywać. No. Pierwsza faza zrobiona. I jedziemy dalej. Tutaj nie będę tak podekscytowany jak na końcu pierwszej gry, no bo zdarzyło mi się już to zrobić, jak miałem lat prawdopodobnie 10-11. No nie gadajcie teraz. Taka standardowa sytuacja, no. Oni gadają, okazuje się, że ten miecz, który się karmi siłą życiową właściciela, teraz dostanie krew, więc się obudzi, no. Spoiler alert! Ijo, ijo, ijo! Niestety tak słabo tu jest, że nie mogę przewijać tak, żeby oni szybciej jakby rozmawiali. Trzeba albo oglądać, albo przewinąć w całości. Czy mógłbym emulatorem to przyspieszyć, ale bez przesady.
Tak, krzyczenie o jej życie to jest coś, co ona bardzo często robi w tej grze i w poprzedniej. Nie, ale trzeba przyznać, że jak na tamte czasy, no to fakt, że te cutscenki w ogóle istnieją, a już tym bardziej, że są takie zanimowane i że to wszystko się zmieściło na jednej płytce, jest naprawdę imponujący. I jako dziecko, nie rozumiejąc angielskiego nawet, to oglądanie tych scenek, gdzieś tam wnioskowanie z samych animacji już robiło mi dużo frajdy. Później jak rozumiałem angielski, po raz pierwszy zagrałem w to praktycznie świadomie, musiałem nagrywać telefonem, bo nie umiałem wtedy jeszcze tak szybko czytać, ale umiałem angielski na tyle, żeby zrozumieć, co się dzieje w fabule. Więc łapałem telefon i nagrywałem, potem sobie oglądałem. Drugi, trzeci raz zatrzymywałem, wiecie, takie rzeczy, żeby zrozumieć fabułę gry. Tu jestem chyba bezpieczny. One kapią tylko na tych prawych stronach. Czy ja dam radę to zrobić? Raczej nie, ale mogę próbować. Nie wiem, czy powinienem patrzeć na krople, czy na... Okej. Okej. Trafiłem? Nie trafiłem. O! Trafiłem. Ej. Nie. Cordy, bo panikujesz. Przestań panikować. Jak nie trafisz, to nie trafisz, ale po prostu nie trać życia. Bo moglibyśmy to zrobić i nie powtarzać już tego więcej. I przechodzić po raz kolejny całego tego syfu. Bo to nie jest łatwe, żeby to dojść do tego miejsca. Okej. Okay. Kapię tu. Muszę wrócić na pozycję. Teraz jestem nie w pozycji. Mam. Nie mam. Ajajaj. Bo to mnie tym bardziej nie powinno trafiać, bo to boli. Okej. Okay. O, mam cię, dobra. O, dobra. O. Ajaj. Wozy pomysł. Dobra, wracam. Jeszcze raz. Nie! Nie! Ach. No dobra, jednak jest się czym przejmować. Widzimy się na miejscu. No i git. Dobra, słuchajcie, jak widzicie, zaczynamy od razu od tej fazy. To jest wygodne w tej części, nie? Nie wiem, na jakiej zasadzie to się spina fabularnie. Ale nie będę się też tym przejmował, jako że ta faza jest dużo prostsza, jak mam broń w ekwipunku. No więc, jak widać, jak się ma broń, to można. Łatwo. No ale tak, amunicja jest tutaj bardzo ważna. W drugiej części, jak w przeciwieństwie do pierwszej, gdzie całą grę można przebić na mieczu, w ogóle się nie przejmując. Tutaj, jeśli masz amunicję, to 20 razy łatwiej od razu. Od razu. Give me strength. Come on. Ile tych z takich standardowych sytuacji może być w jednym filmie? Przecież może one wtedy jeszcze nie były standardowe. Może w latach 80. to jeszcze nie były takie typowe klisze. Feel the power of the dragon sword. Dobra. To jest takie o. Muszę bubić najpierw w głowę. Ajaj. Najpierw w głowę. Oh, fuck, serio. A potem w serducho. O, już nie mam... O. No i tradycyjnie można to robić na kilka sposobów. Bezpieczną metodą. Tylko wtedy, jak się faktycznie opłaca, można też spróbować go
potraktować bardzo agresywnie. Bo... Ja... Próbuję metody agresywnej, ale nie wiem, czy ona mi... się nie odbije czkawką. No, chyba się odbije. Chyba, słuchajcie, mam przerąbane. Przesadziłem. Bo teraz mam 4 paski, a jeszcze muszę zabić serce. Potem... No, ile można. Dobra, on teraz będzie rzucał magatamy. I teraz zasada jest taka, że magatamy lecą prosto w nas. Więc w skrócie, idziemy w lewo, w prawo. W lewo, w prawo. W lewo, w prawo. W lewo, no. Teraz można mu wsadzać hity, nie? Tylko, że jeśli zrobicie to w złym rytmie, to zanim spadniecie, to dostaniecie w łeb, więc trzeba to robić w dobrym rytmie. Nie wiedziałem, czy uda mi się na pewno nie stracić życia żadnego na tym fragmencie. Tego bossa pamiętałem dobrze na szczęście, więc nie było tutaj problemu. Przez niektórych się po prostu przebijam siłą, przez niektórych, jak widać, na niektórych mam metody. Mniej lub bardziej skuteczne oczywiście, no bo po latach średnio mi one wychodzą, tak jak było w przypadku ustawienia tych klonów na drugim bossie. Ale jak miałem to robić dobrze, to robiłem to naprawdę dobrze, nie? O nie, Aileen nie żyje. Znaczy nie wiem, ile czasu minęło pomiędzy pierwszą a drugą częścią, ale niezależnie od tego, ile czasu minęło, no to chyba nie znacie się wystarczająco długo. Oh no, Aileen! Ty zdradziłaś dla mnie swoich przełożonych 5 dni po tym, jak się poznaliśmy. Jeśli nie 24 godziny. A ja ci już muszę ratować tyłek drugi raz. No i jestem ironiczny, ale tak szczerze, jako dziecko, no to oczywiście fabuła tego była taka wow, bo to ma w ogóle fabułę. Nie wiem, wtedy się grało w jakieś proste gierki typu Arkanoid, Tetris, Contra. Okazuje się, że Contra jest mniej prosta niż mi się wydawało, no ale tak w tamtych czasach to się raczej na to nie patrzyło. Więc powiedzmy, że Contra, w jakieś tanki, nawet na komputerze to były jakieś proste wyścigi. Zanim wyszedł Need for Speed Most Wanted, to już gdzie faktycznie była jakaś fabuła. No to Underground, które fabuły jakiejś bardzo nie miał. Wcześniej Hot Pursuit. Nie wiem, jak się czyta to słowo. GTA, gdzie fabuły nie rozumiałem ani trochę, nie wiem. No u nas to było zawsze przesunięte, tak? No bo GTA 3 to były okolice tego, jak w Polsce jeszcze Pegasus absolutnie funkcjonował, nie? PSX to były absolutnie czasy Pegasusa, gdzie na rynku zachodnim mieliśmy Nintendo Entertainment System, potem SNES i Sega Genesis równolegle, a potem PSX-a. No a do tego Nintendo Super... Nintendo 64? Tak, 64, PSX-a i coś jeszcze wtedy było. Sega Mega Drive? Nie, Sega Mega Drive to był Genesis, ale jeszcze jedna była konsola od Sega chyba w międzyczasie. Ale tych konsol wtedy wychodziło z Japonii bardzo dużo. Nie, ale w Polsce, jak była era PSX-a, to jeszcze obok się grało na Pegasusie, nie? Czyli jedni grali w platformówki 3D, w jakieś Spyro, Megameny w pełnym 3D, Contra, Legacy of War, pamiętałem. Bubsy? Chyba też był z PSX-a? No nie, może to było Nintendo 64? Kurczę, nie pamiętam. A może jeszcze coś innego? Nie pamiętam. Niestety nie będę tutaj w stanie. Raymany, bo PSX to chyba był Rayman 2, jeśli się nie mylę. No, dzieciaki w Polsce jeszcze normalnie równolegle grały w Contry, Ninja Gaiden, Megameny pierwsze i to dla nich były nowe gry wtedy, nie? No, przynajmniej dla mnie, no. Powiedzmy, że nigdy nie miałem najnowszego sprzętu, potem trochę się to pozmieniało, jak już faktycznie zacząłem się interesować gamingiem w okolicach tego, jak dostałem pierwszy komputer i faktycznie mogłem na nim grać. Czyli myślę w okolicach, ja wtedy grałem w Medal of Honor, ale ono już wtedy nie było nowe. Więc powiedzmy, to było okolice premiery pierwszego Prince of Persia. Tak mi się wydaje, albo nawet rok, dwa po. Jak ja wtedy dostałem pierwszy komputer, zacząłem się interesować tym gamingiem i wtedy gdzieś tam te granice zaczęły się
tworzyć między jedną generacją a drugą. Natomiast jak byłem dzieciakiem i jeszcze w ogóle się nie interesowałem gamingiem, tylko po prostu fajnie mi się pykało na padzie. No bo uważam, że zainteresowanie gamingiem to jak już faktycznie coś wiesz, coś czytasz, wtedy to było chociażby prenumerowanie jakiegoś czasopisma, czy to Enter, PC World chyba, ale przede wszystkim CD Action, gdzie się już faktycznie dostawało te gry. Nie, ja wcześniej grałem w to, co akurat było, po prostu lubiłem sobie klikać i dla mnie to było coś nowego, nie? Dopiero z pierwszym komputerem to się u mnie zmieniło. Interesowanie się gamingiem to jest coś więcej niż tylko mam grę, więc gram, czy że nawet jakaś gra mi się podoba. A wtedy głównie gry mi się po prostu podobały, jak byłem dzieckiem. No. Także oto jest kurtyna nad kolejną moją przygodą z okolic wczesnego dzieciństwa. Ninja Gaiden 2. Tak wygląda fabuła, tak wygląda rozgrywka. Tu się bardziej skupiłem na takim opowiadaniu, co umiem robić w tej grze, co wiem może o tej grze. Przy okazji gdzieś tam o jakichś informacjach branżowych z tamtych okresów, ale nie było, mam nadzieję, tego zbyt dużo. Bardzo dobrze wspominam tę grę, tylko tak jak mówię, miałem okazję ją ukończyć dużo szybciej niż jedynkę. Jedynkę nigdy nie ukończyłem, z jedynką się bardzo długo męczyłem, więc wypożyczałem ją i wypożyczałem, aż zmęczyłem się tym, albo wręcz moje życie grania na Pegasusie dobiegło końca. Jedynkę ukończyłem dopiero z wami niedawno. Dwójkę jak dostałem do rąk, to myślę, że za pierwszym, drugim razem już udało mi się ją ukończyć. Potem jak dostawałem ją po raz kolejny, to raczej nie starałem się jakoś bardzo skupiać na tej rozgrywce. Po prostu było fajnie sobie pograć. Trójka natomiast to jest gra, której ukończenie zajęło mi bardzo długo. No ale przez to, że skończone były tam continue, a gra też nie należy do najkrótszych, niestety, mimo że udało mi się ją ukończyć, to wiązało się to z taką frustracją, że niewiele z tego pamiętam, poza jakimiś tam ostatnimi poziomami. Jeden, który na pewno rzuca mi się w pamięć, to taki, gdzie wysuwały się kolce ze ścian. To już takie, jeden z ostatnich poziomów. Ale jest tam też kilka nowych, ciekawych zabiegów, nie licząc oczywiście tego, że continue są skończone. Więc jak już dojdziemy do tej gry, a dojdziemy do niej niedługo, nie wiem, czy to będzie jutro, nie jestem pewien, bo zobaczymy, czy uda mi się to nagrać do tego czasu, ale postaram się to wrzucić jak najszybciej, bo chcę, żeby to się znajdowało w tej, jak to nazywam, mojej gamingowej biblioteczce, w tym moim gamingowym pamiętniku, więc na ten moment żegnam się z wami, dzięki bardzo, że byliście, za oglądanie drugiej części Ninja Gaiden i widzimy się przy okazji części trzeciej. Na razie.